Teraz bardzo prosto, po prostu zajmuje się but i będzie, będzie ciszej. Ale to jest świetny sprzęt. Możer? No ale nie tylko. Skąd? On to wziął z Afryki w ogóle, bo tam się gra na bosaka. Ale... Więc już nie będę się trzymał chronologii, będę skakał teraz po historii. Moja córeczka Emilka Filar właśnie gra na saksofonie w szkole muzycznej, ale jak ćwiczy, to zdejmuje i na bosaka, bo jakoś to jest taki kontakt. Nie wiem, jakoś lepiej tak się człowiek... Ja nie wiem, ja to... Łapiesz grunt pod nogami, tak mówią psycholodzy. Może jakoś, ale to nieważne, gdzie się stoi, czy na pierwszym, czy na drugim, czy na ósmym, czy na giełdzie, na ziemi. No to teraz jeszcze... Wtedy tak było, że przyjechaliśmy do Szklarskiej Poręby i zespół nazywał się AST VAT. Dalej lecę. No to w takim razie zdejmę jeszcze jednego buta. Robię takie doświadczenie. Zakładam sobie takie coś. Człowiek orkiestra. Nie wiem. Pierwszy raz to robię. Ona po prostu nożne brzęczydełka. No, mógłbym grać na ulicy w Nowym Jorku, ale o tym później.